Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Force of Nature. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, w ostatnim odcinku metalurgia stosowana, tak jest, została wydobyta, moi drodzy, miedź. No i nieco sobie ulepszyłem narzędzia, tak jest, mamy już miedzianą siekierę, motykę oraz kilof, plus jeszcze buławka, miedziana maczuga. To będzie to. No będzie trzeba wyruszyć na pewno na ten pustynny biom. Tam będzie nieco trzeba poszaleć. Ja zacząłem produkcję desek. Tak jest, ogarnąłem ciesielstwo. Tak, to się chyba tak nazywało. Produkuję deski, ponieważ desek będę potrzebował ogromną ilość do ulepszenia moich wszystkich stanowisk. Ale póki co jak najbardziej wyprawa na biom pustynny. Tak jest, jeszcze niepotrzebne rzeczy bym tu zostawił, czy się gdzieś zmieszczą, no już coraz mniej. Ja będę musiał zastosować zdecydowanie te skrzynie. Tak jest, bo już naprawdę nie mam tego wszystkiego gdzie chować. Dobra, damy pszenicę tutaj, co mi tu zostały? Kolce, tak, glina idzie ze mną, bo ja bym sobie tam gdzieś chciał postawić później portal. To będzie dość ważna rzecz, żeby tak nie skakać. Tu mam wolne koszyczki, zrobimy to tak, to wrzucimy tutaj, to idzie ze mną. I będę potrzebował 10 skał, żeby postawić ten teleport. Tak jest? Więc skały gdzieś tam po drodze się wydobędzie. Tak jest, się wydobędzie. Tu sobie mykniemy, bo mogę. Ustawiłem w końcu tą opcję, że po ponownym zalogowaniu się do gry odradzają się zwierzaki i cała reszta. Tak jest, bo trochę mi tego brakowało, że tak pusto było. Tym bardziej, że ja muszę zdobyć pazury. Pazury, a najlepiej byłoby kości zdobyć ze względu na proszek, który potrzebuję, aby tworzyć wincy teleportów. Tak jest, aby tworzyć wincy teleportów. O, proszę bardzo, z nową maczugą to tu jest one shot, to mi się podoba, bo teleporty, zdecydowanie, zresztą sami pisaliście mi w komentarzach, że teleport jak najbardziej, bardzo ważna rzecz, żeby zmniejszyć właśnie to ganianie, tak jest, bo tego biegania, podróżowania jest bardzo, bardzo dużo. I tu mamy, o proszę bardzo, ja się zahaczę najpierw tutaj, mam nowy kill off, więc co by nie, ugotowałem sobie morsa. Dopiero ja ogarnąłem, że w ognisku można coś takiego zrobić. Z czystej wody, winogronka i jabłka. Można sobie taki napój zrobić, nie? A ja żarłem te jabłka jak dekiel. Co my tu mamy? Ruda miedzi, skały. Oczywiście tak, skały też bym chciał. Aha, chyba to też muszę łupnąć, bo tam nie mogę dojść. Dobrze. Ja chyba na tym biomie mam jakieś zadania? Nie mam. Nie mam na razie żadnych zadań. Na tym biomie będę musiał, wydaje mi się, chyba zdobyć kolejny kamień. A kolejny kamień, ten siły natury, czy jak to tam się nazywało, wiecie o co chodzi. O, szczuroczłeka mam na jeden strzał, to mi się bardzo podoba. Ciebie też kasujemy na no i to mi się podoba. No te kolce co prawda pozbieram, mogą mi się w przyszłości przydać. Ja bym sobie na pewno użył herbatki. Wypijemy sobie tą herbatkę. Co im... Aha, jeszcze plus 5% do ataku w ciągu 10 sekund. No, bardzo miło i sympatycznie. Ale zdecydowanie myślę... Właśnie, kurde, ja wiem, co mi się jeszcze przypomniało, bo teraz popatrzyłem tak na te moje pułapki. Ja będę musiał sobie gąski ogarnąć, tak? Będę musiał złapać jakieś gęsi, ponieważ będę potrzebował gęsich piór do ulepszenia stołu odkrywcy. Jak dobrze pamiętam, chyba tak to szło. Tam jest wymagane gęsie pióro, więc tego będę na pewno potrzebował. Tak poza tym to mam wszystko. No tylko właśnie brakuje mi tego gęsiego pióra. No a to mi pozwoli odkrywać nowe technologie. Tak jest, lepsze i w ogóle. Chociaż dzięki za info, że miedzi będę potrzebował praktycznie do końca gry. Tak, bo później pojawia się tam żelazo i tak dalej. Ale mimo wszystko miedź jest ciągle wykorzystywana. Więc no, dobrze wiedzieć, będę się po prostu musiał zaopatrzyć w większą ilość tej nieszczęsnej miedzi. Chodź ptaszydło, ty dostaniesz ode mnie w baniak. Jak ja w ogóle ostatnim razem... A, no ja nawet daleko nie, jakoś specjalnie nie zaszedłem. Ja myślę, że zrobimy sobie to do góry. W tamtą stronę się kopniemy. Ja będę musiał też tak. Na pewno będę musiał się zająć jabłkami. Jabłkami i winogrankami. Żeby mieć więcej jedzonka właśnie na podróż. Żeby móc regenerować sobie
wytrzymałość przede wszystkim, tak? No, hapeczki jak najbardziej, chociaż nie jest tak źle. No, gorzej wygląda kwestia właśnie tej wytrzymałości. Czekaj, ty mi tutaj gdzieś uciekłeś, chłopie. Czy z was coś w ogóle dropło? No, nie za bardzo. No, ale okej, no niech będzie. Czekajcie, życie sobie zregenerujemy, myślę, ziemniakiem. Ja chyba z nimi w ogóle walczyłem kill-offem, tak mi się przynajmniej wydaje. Siomi stąd. Ty to w ogóle jakiś gościu byłeś odleciany. Tu nie mamy nic, tu nie mamy nic. O, tu mamy kolejnego kolegę. I cyk, i ty idziesz spać. Do czego były te kolce? Ja chyba sprawdzałem, do czego były te kolce. Albo one później dopiero, nie wiem, czy jakieś strzały z tego można robić, czy coś. Okej, to sobie też zabierzemy. O, zgłuszyliśmy. O, pazur, tak jest. Pazury są bardzo ważne. Ja te pazury potrzebuję. Ponieważ właśnie, tak jak mówiłem, potrzebuję proszku z tych pazurów. No, na razie kości nie zdobyłem, bo nie wiem, z czego te kości mógłbym pozyskać. Tu sobie zregenerujemy nieco życia. No, ale również będę musiał regenerować wytrzymałość. No, ja widzę tych morsów, to trochę za mało sobie zrobiłem. O, zdecydowanie, bo po prostu zabrakło mi jabłek, tak, ja, bo ja głupi zżerałem te jabłka, zamiast właśnie zastosować je w ten sposób, żeby sobie ogarnąć dobre jedzonko, lepsze jedzonko przede wszystkim, tak, na lepszą regenerację. To sobie zbierzemy, chodź tu ptaszydło, dostajesz w caban, o, pazur, dziękuję bardzo. Skał wydaje mi się, no, skał mam dostatecznie, tu byśmy mieli znowu, uuu, właśnie, tu były byki. Takie one, krowobyki, nie wiem co to było w ogóle. Tu sobie regenerację włączymy. Najpierw się pozbędziemy słabszych. O. Nie pamiętam, jakie obrażenia zadawał ten byk. Ty chyba za 6, no, ty jesteś twardy gość. Surowe mięsko, oczywiście, bardzo chętnie, dużo futerka, pióro. To sobie też zabierzemy. No, trzeba odpalić regenerację. O, kolejny byk. Najpierw tych one-shotowych trzeba zlikwidować. Żeby mi tu nie zadawali bezsensownych obrażeń. Ty dostaniesz w czapę. I dobra, bierzemy się tutaj za pana byka. Tu sobie wypijemy herbatkę. Pan byk się też poskładał. Spoko. Ja bym, właśnie tak się zastanawiam, gdzie sobie ten portal postawić, teleport. Czy tu jest ślepy zaułek? Nie, chyba nie, wydaje mi się. Tu sobie machniemy to. Tu mamy piórko z ciebie, mój drogi. Tutaj, dobra. Ile mi w ogóle brakuje do kolejnego poziomu? No, jeszcze trochę. Jeszcze trochę zwierzaków będę musiał tutaj utłuc. O, dobra, ty też idziesz spać. Czy tutaj był... Nie, to nie jest ślepy zaułek. Tu można iść dalej. Tam jest... Bo nie pamiętam, ja już chodziłem po tym biomie oczywiście. Czekajcie, bo tu mnie strasznie, strasznie melszują. To ja może bym sobie, nie wiem, odpalił jakąś obronę czy coś. O, może jakiegoś berserka. Tu sobie machniemy, przyspieszymy w ogóle tematu. A, żeście mnie tutaj normalnie zdeptali. No, machniemy sobie jeszcze, dobra, mięsko. No, to żeście mnie tutaj, widzę, doświadczyli i to nieźle. No, bo ja też jestem z każdej strony, kurczę, ostrzeliwany. Panie, to nie jest tak hop-siup. Tam było pełno tych, kurczę, kolcozwierzów. One mnie tutaj tak doświadczyły, no ładnie. Ty dostaniesz byczor w czapę. Dobranoc. I ty też. O, i kogo my tu jeszcze mamy? Tu jest jeden pan szczur. Kurde, no was tu jest dość sporo, muszę powiedzieć. Moi drodzy. No, tylko poczekajcie, aż ja sobie zrobię lepsze pancerze, to wtedy pogadamy. Czekajcie, może tu pozbieram w ogóle, co tu zostało, bo tu widzę dużo futerka, mięsko. Z mięska na razie chyba nic, poza po prostu zwykłym smażonym mięsem i tak nic nie mogę zrobić. Ale chyba później jest do zbadania opcja właśnie jakiejś kuchenki, piecyka albo czegoś takiego. Jak, o ile dobrze pamiętam, coś takiego chyba było. Zregenerujemy się ziemniakami. Tutaj co tu mamy? Tu mamy więcej miedzi, dobrze. Tu jest pan szczur, pan wielki szczur. Uszkodzona tarcza. No dobra, to się przyda w przyszłości. To pójdzie do przerobienia. Okej. No częściej mogłaby ta buława reagować ogłuszeniem. Zwłaszcza na tych twardszych wrogów. Nie pogardziłbym oczywiście. To sobie bierzemy. Dobra, idziemy dalej. Bo wydaje mi się, że ten biom w ogóle jest zrobiony jak gauntlet, jak rękawica. Wiecie, o co chodzi? Że te wszystkie ścieżki, one się łączą w pewnym punkcie. Mogę się oczywiście mylić, bo dokładnie tego nie pamiętam, jak to tam wyglądało, ale tak mi się coś wydawało, że tak to było.
O cyk, proszę bardzo, już mi poziom wpadł. No to za was tutaj idzie spore ilości doświadczenia. Wy moje miśki kolorowe. Spoko, zregenerowała mi się jeszcze wytrzymałość, bardzo fajnie. To można tutaj mucić dalej. Zobaczymy, gdzie w ogóle dojdę. Gdzie mnie doprowadzi ta jakże piękna tutaj droga. Chodź, kolco zwierzyszy, ty dostaniesz w czapkę ode mnie. O, ten pan idzie spać, dziękuję bardzo. No, sioszczur. Ratatuj to nie tędy. Dobra, co my tu mamy ciekawego jeszcze? Bo chyba na tym biomie powinien być jakiś boss. Szczerze, bo pierwszy raz jak grałem, nie dotarłem w ogóle do niego. Bo to wspominałem wam o tym, że no, czasu, po prostu zabrakło mi czasu, bo jednak Force of Nature jest... jest nieco czasochłonny, to fakt. Samo to bieganie, to też nie jest najszybsza metoda tutaj podróży. No i grindu też trochę jest. Trochę faktycznie trzeba tych drzew naścinać, trochę trzeba tych kamieni nazbierać, tej miedzi, tego wszystkiego. No jednak to jest trochę czasochłonny proces, nie, muszę powiedzieć. Mogłoby to być delikatnie zmniejszone. Takie przynajmniej jest moje odczucie. Nie wiem, jak to u was tam wygląda. Tu się zregenerujemy. Czekaj, może byśmy tak szarpnęli trochę miedzi, jak już tu jestem, bo tak walczę i walczę. Szkoda, że nie ma doświadczenia, jakiegoś malutkiego chociaż tam, cokolwiek, wiecie, za wydobywanie surowców, nie pogardziłbym. Mówię, jestem chyba za bardzo przyzwyczajony do tego, że w grach właśnie, w których jest opcja wydobywania i tak dalej, pozyskiwania jakichś surowców, to otrzymuje się za to doświadczenie. No choćby w samym New Worldzie, w którym właśnie otrzymujemy doświadczenie praktycznie za każdą rzecz, którą zbierzemy, każdą rzecz, którą pozyskamy, czy tam ze zwierzaków, czy z roślin, czy ze skał i tak dalej, i tak dalej. Co, powiem wam szczerze, bardzo mi się podoba, bo nie trzeba cisnąć w ogóle w walkę z mobkami i tak dalej. Można sobie spokojnie levelować właśnie na wydobyciu, na craftingu. To jest naprawdę super sprawa. Mi się to mega, mega bardzo podoba. Dlatego każdemu polecam właśnie tą produkcję, bo jest spoko. Jasne, że tak. Dobra, tu mamy chyba wszystko. Nie, wie, nie, tego tu jest więcej, panie. Jak w ogóle wygląda mój plecak? Panie, w plecaku to tam, ha, panie, dość miejsca. Ale przydałoby się ogarnąć jakąś większą torbę, no. To faktycznie, to byłaby spoko opcja, żeby powiększyć sobie nieco ten plecaczek. Dobra, to zbierzemy i możemy iść dalej. Dobra, zobaczymy, gdzie zawinę. Może broń sobie przełączę, to będzie dobry pomysł. No tak, ja się rzuciłem na wydobywanie, a zapomniałem znowu o tym, że wydobywając zużywam wytrzymałość. No i całą wytrzymałość teraz sobie sprułem na... Wow, ale was tu jest. Dobra, odpalimy się z umiejętnościami, może tym razem nie zapomnę. Przyspieszenie ataku, jeszcze dałem palić, to wszystko. Tylko szkoda, że to tak w ogóle krótko trwa, kurde. Czekaj, bo ten tu do mnie w ogóle strzela. Ty do mnie, chłopie, strzelasz, idź mi stąd. Ty idziesz do piachu. Czekaj, bo jak tam wyglądam z życiem? No tak, niespecjalnie. Ty jesteście coś twardsi? Nie, chyba zwykli, tylko czemu? Tu chyba mi jeszcze jeden został gość. Nie wiem, dlaczego oni nie wracają. Czy on wrócił, czy nie wrócił? A, nie, no nie wróciłeś. Nie wiem, dlaczego ty tak daleko postanowiłeś sobie, przyjacielu, uciec. Ja zapomniałem, że otrzymałem poziom, oczywiście, że tak. Co my tu mamy? O, maksymalne zdrowie, poproszę, bardzo chętnie. No, wytrzymałości póki co nie, dopiero na wyższym poziomie. Co to było? Obrażenia krytyczne, dobra. Tu mamy przewrót. Przewrót mnie w ogóle nie interesował. Mistrzostwo sfer. Pozwala bohaterowi na używanie magii sfer. Okej, do tego tematu jeszcze nie doszedłem. Berserk, szybkość konstruowania niekoniecznie. Tu też niepotrzebnie tego punkta wrzuciłem. Tak na to patrzę. Nie, zostawimy sobie te punkty. Później się jeszcze zastanowię nad tym, czy chciałbym sobie coś jeszcze szarpnąć, czy też nie. Chodź tu, łajzo. Zaraz tutaj gdzieś będzie trzeba umieścić zdecydowanie portal i udać się do domciu z powrotem. Tak jest. Ty jeszcze żyjesz, chłopie? Kurde, ja myślałem, że cię skasowałem, a ty dalej tam szalejesz, mój drogi. Nie, nie, nie. Będzie się trzeba na pewno przyłożyć też do tych grządek, tak, o których mi pisaliście, że jednak więcej grządek i tak dalej. Lnu nasadziłem jak dzik, tyle wam powiem, że lnu nasadziłem jak dzik i sporo lin sobie z tego narobiłem. Tak samo sporo wytworzyłem tych desek, właściwie ja wytworzyłem, mój duch sobie tam wytwarzał, ogarniał temat.
właśnie do tych ulepszeń. No i myślę, że chyba tym się będzie trzeba zająć, bo tutaj no fajna przygoda, tylko nadal jestem tutaj za słabo przygotowany. Zdecydowanie więcej jedzonka, tak jest, więcej jabłek, panie, tak. To by miało wtedy sens, żebym ja mógł regenerować, no właśnie, tą nieszczęsną wytrzymałość, bo ja widzę, że mi wytrzymałości już brakuje, żeby tutaj głuszyć te ptaszyska. No właśnie, panie, właśnie. To jest problem. To jest problem i to bardzo duży, bo mięsko, no właśnie, tu jest tylko zdrowie, wszędzie zdrowie. Okej, okay, no to jedyne mogę na razie ze zdrowie poregeneruję. No i patrz, jeden hapek mu został, nie? Dobra, odejdę sobie, bo to jest trochę bez sensu otrzymywać od nich obrażenia. Chodź, ptasior. Dobra, ty nie żyjesz. Okej, okay. O, no może ja bym pozbierał to chociaż, zanim się zregeneruje ta nieszczęsna wytrzymałość. Dawaj, ubij tego kolco zwierza, bo on mnie zaczyna irytować. Dobra, gdzieś tu sobie zaraz będę musiał portal postawić. Aha, jeszcze nie. No dobra. Zrobimy to tak. Teraz już mogę? Matko, znowu. To sobie zabierzemy. Dobra, tak żeby mnie tu nic więcej nie goniło. No, dobij synek. O, proszę bardzo. Temu panu podziękujemy. I stawiamy sobie, proszę bardzo, teleporcik postawimy sobie. No nie gadaj, że ja tu nie mogę. Co, dlaczego? Dlaczego ja nie mogę? Ja się zapytuję. Przecież to straszne jest. Że co, że tu jest teren nierówny? O, co chodzi? No nie mówcie mi, że ja tu będę dyrdał takie kilometry. Zresztą po co ja tu idę? Jeśli ja nawet nie mogę się z nim zmierzyć, bo mi brakuje wytrzymałości. Znaczy nie, no spoko, ja ducha mogę przyzwać tutaj. To nie jest akurat problem, nie? Wiecie o co chodzi, ale nie wiem, może ten teren był nierówny. Poka mnie to, bo normalnie jestem teraz w głębokim... O, no mogę, no kurde. Bo już myślałem. O, duchu się też pojawił. Sienano. Jak daleko w ogóle tutaj zapełzę? Czy patrz, idzie tu kierownik drugiej zmiany. Zostawżesz mnie to, Franco jedna ty. A, jeszcze mi zabrakło mi wytrzymałości, super. O, ubiłem go czy nie? Bo sam nie wiem. No, teraz cię ubiłem, dobra, dziękuję. Czy to zostało naprawione? To jest ołtarz siły natury. Aha, tu jest Andromeda. No niekoniecznie Andromeda, ja bym to nazwał po prostu pustynia. Proszę bardzo, pustynia, okej. Nie chcę rozpoczynać oczywiście w tym miejscu. Tylko jedna rzecz, która mnie teraz zastanawia. Czy ja mogę coś zdekonstruować? Usuń. Mógłbym. O, bardzo dobrze, to mnie interesowało. Dobra, wio do domu. Czy ja odzyskam część zasobów? To jest ważna sprawa. Tak jest, bo ten teleport tam jest tylko po to, żebym ruszył po prostu dalej, żebym nie zaczynał za każdym razem z tego samego miejsca. Dobra, nieco skarbów, oczywiście surowców, któryśmy nazbierali. Znaczy tej miedzi trochę wpadło. Szponów, znaczy pazurów. Mamy pazury. Czekaj, tu miałem chyba jeszcze jeden pazur z tego co pamiętam. Tak. Zaraz to przerobimy, tylko że ja tu potrzebuję moździerz. Tak jest, żeby to przerobić na proszek. No właśnie, tak. Tak, hebla tu nie potrzebujemy. Hebel pójdzie tutaj, proszek tu. Dobra, proszę mnie to tutaj zrobić, bo potrzebuję... No właśnie, bo ja nie wiem, czy ja odzyskam te... Nie wiem, czy odzyskam te surowce. Aha, czekajcie, ja muszę te deski zebrać stąd. Wrzucimy deski, czekaj, tu mam deski, dobra. Tu wrzucimy wszystkie deski. Za chwilę zacznę ulepszać w ogóle ten mój majdan tutaj. O, śmieci, same śmieci, dobrze. Tutaj do rozdrabniacza, właśnie. No bo jak nazbierałem, to nazbierałem, no to wypadałoby, żeby to tutaj jakoś obrobić ten temat. No piór też trochę nazbierałem, fajnie. Te kolce, no póki co, nie wiem, nie mam pojęcia, co z nimi w ogóle zrobić, ale tego się na pewno dowiemy. Dobrze, to kolce rzucimy tutaj, tu miałem uszkodzone tarcze, to na razie przechowamy sobie w tym miejscu. Hebel damy tu, żebym go miał pod ręką, tak jest. Bardzo fajnie, stary, ty tworzysz dla mnie proszek, chociaż to akurat było mniej istotne. Muszę złapać gęś. Zanim złapię gęś, potrzebuję gęsiarni. Tak jest, bo chyba coś takiego trzeba wybudować. Gęsiarnia, oczywiście. Jak najbardziej. Oczywiście surowce mam, więc problemu nie będzie. No bo tak jak mówiłem, ulepszenie stołu odkrywcy. O właśnie. Gęsie pióro. No tu wszystko z tego mam, tak? Deska, gwoździe... Blacha miedziana i skóra, to by było. Na przykład ja bym chciał, żebyś to kliknął. O, dziękuję ci bardzo.
No, tutaj wystarczy mi tylko i wyłącznie deski, gwoździe i jedna sztaba miedzi. A chyba mam jeszcze ze dwie gdzieś tam w zanadrzu. Co ja bym ulepszył w pierwszej kolejności? No myślę, że chciałbym to ulepszyć. No, wydaje mi się, że to byłoby w ogóle najsensowniejsze, żeby to ogarnąć. I w związku z tym ja bym sobie musiał stworzyć tak. Na pewno kilka pułapek, bo założę się, że z tą jedną pułapką mi się nie uda. Nie uda mi się złapać tych nieszczęsnych gęsi. Co ja tu potrzebowałem? Patyczki oraz liny. Oczywiście wszystko mamy. Proch poproszę, bo proch był mi potrzebny, żeby stworzyć ektoplazmę. Tak jest. Mleko mam, to też mam, więc zaraz sobie to przetworzymy. Jak już tu jestem. Mleko mamy tutaj. I magiczne borówczaki były tutaj, ok. Zaraz sobie tu wytworzymy, proszę bardzo, ektoplazmy na full, czyli całe 6, więcej nie będzie. Dobra, to na razie niech stoi. Jak się duch ogarnie, to może będzie miał czas, żeby to zrobić, ale to się jeszcze zobaczy. Co tu mam, co bym chciał schować? Kamienie. Dobra, skład do kamieni mam. Bo stworzyłem, tak, zainwestowałem, proszę bardzo, taka inwestycja w siebie. Nie będę tego wszystkiego trzymał w koszyczkach. Dobra, tutaj mamy, o, wy wpadacie tutaj, piórka. Gdzie ja trzymałem pióra? Chyba koło tego warsztatu, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz co, duchu? A weź, stary, proszę cię, ogarnij mi to tutaj. Rób pierwsze to, bo na razie miedzi jako takiej nie potrzebuję. Te śmieci zlikwidujemy, dobra. Kamienie, oczywiście, witam, proszę bardzo, kamienie dajemy tutaj i skóry zostawimy tu. Okej, ogarnięte, dobra, udało się ogarnąć. Pułapki, muszę zrobić pułapki, potrzebuję lin i patyków, dobra, pamięć doskonała. Póki co. Zabierzemy liny, patyki, no oczywiście, przecież mam skład na patyki, tak, jest też, no, panie, tu jest wszystko, nie? I też sobie to pewnie ulepszę, ale... Na to musi przyjść czas. To musi odleżeć, to musi być, wiecie, to jest proces wszystko, nie? Dobrze, czy ja mogę? Mogę pułapki, oczywiście, że mogę. Zrobimy sobie nawet kilka sztuk tych pułapek. Myślę, że takie 14 będzie akurat, bo mam jedno, to będzie razem 15. Wydaje mi się, że więcej mi do szczęścia nie będzie potrzebne. Dobra, ektoplazma i cyk, mamy 6 ektoplazm, bardzo fajnie. O, ich było trzeba ile? Wytwórz. Pokaż mi to, nie wytwórz, buduj, że jasne, że tak, teleport, dobra, mam na dwa teleporty, spoko, glinę sobie dziabnę, na dwa teleporty będzie, w razie jeśli po rozmontowaniu tego teleportu na pustyni nie odzyskam surowców, dobra, bierzemy pułapki, mamy pułapki, super, dobra, duch, ty spokojnie, chłopie, się możesz wziąć, o Boże, no ja chciałem iść łapać gęsi, a gęsiarni nie postawiłem, no też ze mnie jest inteligent, proszę was. Gęsiarnia, dobra, na gęsiarnię, o, zrobimy to tak, dziękuję, tak, żebym to też widział, co tu się dzieje. Potrzebujemy kilku sztuk bali, potrzebujemy gliny, dobra, jak potrzebujemy gliny, to zrobimy to tak, proszę pani glino. A, właśnie, ta wspaniała miedziana motyka wydobywa już po dwie sztuki gliny, ta jest, to nie są żarty, moi drodzy, to już jest na bogato. Potrzebuję albo słomy, albo lnu. Słomę, na pewno mam jakąś słomę. W końcu karmiłem tą słomą krowę. Dobra, więc coś byśmy mieli. Bale, dobra, bierzemy te bale. Bale mamy tu. Mamy bale, proszę bardzo. I idziemy po tą nieszczęsną słomę. Gęsiarnia i idziemy łapać gęsi. Znaczy jakaś na pewno gęś musi być w okolicy. Nie wierzę, że nie. Może jeszcze na jakieś jabłko się załapie. No, bo tych morsów muszę więcej sobie nagotować, zdecydowanie, bo jakoś tego nie widzę. Czekaj, a może tu bym sobie dał tą gęsiarnię? Buduj obora gęsiarnia, proszę bardzo. A, ona to mała jest, proszę cię. Gęsiarnię sobie machniemy tutaj, o tak, tu będą siedziały gęsi. W razie jakby się kto pytał. Proszę mnie to tutaj natychmiast zbudować. Mój drogi. Dobra, to mogę więc wyłączyć. Co ja chciałem? Umiejętności. A, mam chwilę, żeby rzucić okiem na te umiejętności. No ten przewrót, ja myślę, że to jest useless. Znaczy useless, no nie, no na pewno jest dobre, żeby unikać czy coś, ale ja widzę, jakie ilości w ogóle tu są atakujących, zwierzyny i tego wszystkiego. No to kurde, no przecież bez sensu.
To trzeba atakować, panie. To jest, najlepszą obroną jest mimo wszystko atak. Dobra, weźmiemy sobie buławkę. Chociaż nie, ja powinienem mieć odpaloną pułapkę. Jasne, że tak. Przepraszam, czy jest jakaś gęś w okolicy? No ty badaj. Jaka fajna z ciebie gęś. Że ty się tu już gęsia pojawiłaś. Zaraz się zatrzymasz. Aż rzucił, że proszę cię. Aha, gęś wyszła, a ja nie mogę. Bo to dzika gęś była, no. Dzika gęś była. Nie wiem, czy to drzewo mi przeszkadza. O co to chodzi? Czy to problem z drzewem, czy tu po prostu się nie da wejść? Zaraz zobaczymy. To sobie zabierzemy, oczywiście. Nie. A nie, czekaj, tu jeszcze są krzaki. Może chodziło o krzaki? To chodziło o krzaczory. O, patrz, jaki wściekły liseł. Liseł, uciekaj. No ja wiem, że cię toporkiem atakuje, ale takie życie. O, jest pani gęś. Pani gęsiu. Cygę tam. O ty, Franco, ty. No, teraz już jesteś moja. Proszę bardzo, gęś. Za mną. Gęś idzie za mną. Da radę? Ogarnia temat? Chodź, gęś. Wracamy do domu. Skończyły się czasy wolności. Teraz będziesz mi tutaj dostarczała swoje piórka. Czym się karmi gęś? Pani gęsi? Czym pani jest karmiona? No na pewno czystą wodą i mogę dać nasiona bawełny, pszenicy albo lnu. No, no to spoko. To bardzo fajnie. To się bardzo dobrze składa. Bo akurat mam ich dużo, więc nie będzie z tym problemu. Chodź, gęgacz. Bo twoje piórko jest mi tutaj wymagane do, kurczę, progresu. Jakby nie było. Nasionka, ziarna pszenicy. A tu miałem, o właśnie, nasiona lnu, proszę cię bardzo. A i czysta woda, no też wypadałoby. Czekajcie, bo ja tu mam chyba jeszcze, właśnie, widzicie, zapomniałem odpalić sobie filtr. Nakarm. Zostałaś nakarmiona, moja droga. Ale ty dajesz mi po prostu pióro. Czekajcie, bo ja muszę zbadać w ogóle temat. Badamy temat. Aha, zapomniałem ci dać, żebyś za mną nie biegała. No ale dobrze. Możesz to wyprodukować w następującej konstrukcji. Stół twórcy. O, cię proszę. Dobra. Czyli najpierw muszę stół twórcy ulepszyć. Dobra, ty przestań za mną ganiać, to po pierwsze. No, dziękuję bardzo. Tak, to jest reakcja na moje słowa, nie? Okej. Okay. No dobra, no to czekajcie, to ja muszę stół twórcy w takim wypadku w pierwszej kolejności ulepszyć. O, potrzebujemy desek, miedzi oraz gwoździ. To mam. I miedź mi została 2 sztuki chyba tutaj. Tak jest, dobrze pamiętałem. No to zaraz to mykniemy, panie, no. Ja tu nie widzę. Cyk, ulepszonko. No, stary, bierz się za to, halo. Pracujemy. O, się śpieszysz? Może pan duch by się tutaj... A nie, on się chyba nie pofatyguje. Stwierdził, że jednak nie. Ja myślałem, widzicie, bo nie popatrzyłem. Ja myślałem, że pióra są po prostu, że są piórami i okej. A że gęsie pióra są specjalnie właśnie z gęsi, nie? Że pióra można pozyskać po prostu tam z wszystkich ptaszydeł, które tam właśnie, z którymi na przykład walczę i tak dalej, nie? Te kuraki na pustyni. A gęś mi da bezpośrednio swoje gęsie pióro. No to nie, to będzie trzeba wytworzyć, tak. To trzeba wytworzyć pióro gęsie. No pewnie ze zwykłych piór, z tego co pamiętam. Jeśli mnie skleroza nie myli, a prawdopodobnie tak jest. I jeszcze jedna rzecz mnie zastanawiała. Szklarnia. Fajna rzecz. Stół ogrodnika. Można używać do wytwarzania przedmiotów. Można umieścić tylko wewnątrz. Ok. O, zostałoś ty ulepszone. Tuż. O, proszek. Dobrze, że cały miedziany młotek. Dobrze, że cały proszek w ogóle przepieprzyłem na głupoty, ale okej. Okay. Miedziane nożyczki, miedziana igła. Spoko. Gęsie pióro wymaga po prostu pióra. Co, nie mam pióra? Aha, no nie mam. No to sobie zabierzemy. Jezus, z takiej odległości te pióra zgarnąłem? Kurde, ten to ma długą rękę, nie? Muszę powiedzieć. Dawaj, no wytwórz to nieszczęsne pióro. O, i proszę bardzo, i teraz mam 4 miejsca na narzędzia. Nie, siema panie, jak mi się to podoba. Mamy tutaj hebel, tu mogę dorzucić jeszcze, no hebel i chyba młotek też tu był chyba do czegoś wymagany. Poproszę gęsie pióro, dziękuję bardzo. Czego tu potrzebujemy, czy ja mam wszystko, przepraszam? Nie mam blachy miedzianej oraz nie mam 5 skór. Zaraz to ogarniemy. Blachę miedzianą
Tu młotek chyba był na kowadle? Był, jasne, że był. Dawaj, wytwórz, stary. Właśnie, kurde, ty, duszyskło, tyś tam narobił już tego proszku, to dobrze byłoby ten proszek już wrzucić i też zacząć przetapiać. To swoją drogą, tak jest. Zaraz to ogarniemy. Zaraz to będzie uczynione. To sobie wrzucimy tutaj. Stary, ile tego mi już ogarnąłeś? Bo ja na pewno będę potrzebował do tego węgla i do tego będę potrzebował żaru. Sztaby miedzi, poproszę. Co? Aha, znowu, bo tu są ogromne ilości węgla potrzebne, tak jest. Ogromne ilości niestety węgla są wymagane. Ja ten węgiel też muszę zacząć właśnie tutaj ogarnąć, tak. Wincy drzew, panie, trzeba wyciąć wincy drzew. No, co ja zrobię? Dobra, to mamy. Gęsie pióro, co ja tam jeszcze potrzebowałem, żeby to ulepszyć? Co to ja tu jeszcze potrzebowałem? Skórę, no oczywiście, to że tak, skóra. Dobra, mam cztery, spoko, zaraz sobie jedną zrobimy. Nie, ja chciałem po prostu jedną, o, dziękuję ci bardzo. I skóra, proszę, wytwórz mi tutaj jedną, przyjacielu mój drogi. Aha, ona się sama wytwarza, dobra, okej, niech będzie. Dlaczego tu leży sobie jeden len? Jakoś tego nie rozumiem, że on tutaj samopas tak został. Bidula, idź tutaj. Jak w końcu znajdzie mnie, żeby znowu coś zasadzić, ja muszę więcej grządek zrobić. Tak, i ogarnąć temat żarcia, zaopatrzenia, tak jest. To będzie bardzo ważne. O, tych śmieci już mogę pozbyć, bardzo fajnie. Mamy skórę, dobra, już mogę? Mogę, no to ulepszanko. Proszę, no podejdź. Tak, przyjacielu, podejdź, pracuj, rób. Dziękuję bardzo. Co my tu mamy jeszcze? Tak, stół krawiecki. Stół krawiecki też będzie do ulepszenia. W czym mi to pomoże? Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba będę mógł wytwarzać jakieś lepsze pancerze. No tak myślę. Nie pamiętam w ogóle opcji pancerzy związanych z miedzią, czy ja w ogóle jakieś zbroice będę mógł robić. Czy to będzie bardziej na zasadzie właśnie takich pancerzy a la skórzanych, coś tego. Przeszywnic, czy jak się to tam nazywa. Prawdopodobnie tak, chociaż tak jak mówię, za Chiny Ludowe tego nie pamiętam totalnie. Ach nie, no tutaj tego nawet nie zobaczę. Tu mamy zadania, czekajcie, w zadaniach jak... Właśnie, w zadaniach nic mi się nie pojawiło. Nowa wiedza, kowalstwo, ciesielstwo, to ogarnąłem. Super sprawa, no i tyle na razie. Nie wiem, czy to się już zadania skończyły, ja mam po prostu, wiecie, samopas iść i tam cisnąć przez pustynię, żeby znaleźć, nie wiem, właśnie jakiegoś bossa. Tak mi się wydaje, że tam chyba powinien być boss, nie? Byłoby to najrozsądniejsze. Proszę bardzo, witaj mój drogi stole. Kuch mistrzostwo. Tak jest, więcej informacji. Kuch mistrzostwo da mi wyciskarkę oraz stół kucharza. Bardzo fajnie. To się oczywiście przyda. Do tego są potrzebne... Tak, ty, no ja będę musiał tuż sobie wytworzyć. Wiadomo, że tak, dobrze. Co tu mamy? Hodowlę zwierząt. Hodowla zwierząt da mi... wyższy poziom kurników, gęsiarni i tak dalej. Ale chemia, to brzmi ciekawie. Gliniana próbówka, miedziana waga, saletra, placek z mięsem. Okej, placek z mięsem brzmi ciekawie. Kompostownik, wytapiarka siarki, beczka na wino, stół alchemiczny, skład nawozów oraz latarnie. No okej. Przeróbka bambusa, hutnictwo szkła, obróbka pereł. No i tu już mamy obróbkę żelaza. No ale to wiadomo, żeby to w ogóle ogarnąć, obróbkę żelaza, no to ja potrzebuję rudy żelaza, która domyślam się, że jest na kolejnym biomie. Aha, bo tu nowości są, żeby mi to nie świeciło. Dobra, okej, to ogarnąłem, ale ciekaw jestem tego. W czym pomoże mi stół krawiecki? W czym pomoże mi wyższy poziom stołu krawieckiego? Co ja uzyskam dzięki temu? Czekajcie, tu już miedź by była, więc to już chyba mogę to ulepszyć. Zaraz sobie go ulepszymy, bo jestem ciekaw. Czy jakaś utwardzana skóra jest chyba? Czy coś w tym stylu? Żebym ja mógł tworzyć właśnie mocniejsze te pancerze czy coś? No bo nie ukrywam... Przydałyby się, bo albo to, albo muszę nagotować sobie mnóstwo po prostu dobrego jedzenia, mocnego jedzenia, dobrze leczącego i jedzenia na wytrzymałość. Dość sporo, bym nawet rzekł, zwłaszcza tych morsów, bo zauważam, one bardzo dobrze regenerują wytrzymałość, no one tam jeszcze mają chyba hapeczki też regenerują, tak.
Więc to nie byłby zły pomysł. No dobra, dawaj ty mój rogaczu, ogarnij ty mi tu ten temat. I zaraz zobaczymy, co ja będę mógł fajnego sobie tutaj wytworzyć w tym stole. Nowe, witam serdecznie. Nici, sukno, tkanina bawełniana, miedziane klamry, świetnie. Kowbojki. Poważnie? O, torba, to mnie bardzo zaciekawiło. Wielkość ekwipunku plus 8. Super, będą 4 kolejne. Bo tu miałem, tak, tu było plus 4. No oczywiście będę musiał wytworzyć sobie tutaj nożyczki oraz igłę. Dobra, to jest do zrobienia. Co tu jeszcze jest fajnego? Silne nici, stalowe klamry, mała torba, skórzane buty. Co one wymagają w ogóle? Skóra, sukno, a i klamra z żelaza. No okej, ale czemu tutaj dali kowbojskie? Nie mam zielonego pojęcia, co to jest w ogóle za wystrzał, nie? Że to jest kowbojskie. Damn, nie? O kurde, nie ogarniam tematu. Dobra, czego ja potrzebuję do sukna? Sukno, skrawki sukna. Fajnie. Możesz to podnieść z niektórych wrogów. Dobrze, czyli już wiem, że tutaj będzie trzeba troszkę popolować. Tylko nie wiem na kogo jeszcze. No dobra, to z miedzianej klamry, okej. Okay. Tkanina bawełniana, skrawki tkaniny. Nie, no to chyba... Nie, 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 coś tu jest nie tak. Coś tu jest zdecydowanie nie tak, bo mi się chyba odblokowały jakieś budynki. Krosno czy coś w tym stylu miało się tu mi pojawić? Jest, no oczywiście, że jest krosno. Można, co na nim można wytworzyć? No, no właśnie, właśnie, tak mi się też wydawało. Że mogę, że to przecież mogę sobie wyprodukować. Tylko z czego? Trudno powiedzieć, ale dobra, krosno się postawi i będę mógł tworzyć sobie nowe pancerze. No to na pewno da radę. Zresztą jak tak popatrzę, co to są? Kowbojska koszula da mi troszkę wytrzymałości, a nie, to jest to samo. Kowbojska kamizelka daje to samo co kowbojska koszula. Spodnie, kapelusz, kowbojski kapelusz, czarny kowbojski kapelusz. Okej, okay, nie, to się tylko różni kolorem. Nie wiem. Nie rozumiem w ogóle tej opcji, że wcześniej robiłem tu jakieś skórzane ciuchy i tak dalej, a teraz to wszystko jest kowbojskie. Nie wiem, nie ogarniam. Bardziej bym celował, wiecie, w jakieś tam, tak jak mówiłem, przeszywnice, jakieś coś w tym stylu. Nie wiem, jak się tam dokładnie te skórzane pancerze nazywały. Tam powiedzmy, wiecie, średniowiecze i te tematy. No troszkę dziwnie, no ale dobra, no będę cowboyem, nie? No co ja wam to będę dużo mówił. Będę cowboyem. No na pewno muszę się na kolejną wyprawę przygotować, tak jest, ja muszę się przygotować to o czym mówiłem, jedzonko, dużo jedzenia będę musiał ogarnąć, żeby tam jednak poszaleć nieco dłużej, no i tam będzie sporo dreptania, ja muszę ogarnąć temat, czy ja tam, czego ja tam w ogóle mam szukać, no poza wiadomo miedzią, którą tam muszę wydobyć i tak dalej, czego ja tam powinienem tak na dobrą sprawę poszukiwać. Dobrze, to się jeszcze oczywiście zobaczy. Słuchajcie moi drodzy, no w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jaki subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.